Zastanawiamy się, jak być dobrym sprzedawcą, jak mieć w zespole świetnych sprzedawców i zaraz usłyszymy odpowiedzi, bo jest z nami pan Bartosz Janczulewicz, najskuteczniejszy sprzedawca Seata w Polsce i drugi na świecie. No to jak to jest, panie Bartoszu? Przede wszystkim trzeba przekonać się do produktu, trzeba uwierzyć w to, co się sprzedaje i mieć do tego przekonanie, czyli czy ja wydałbym pieniądze, które chociażby mam, na ten produkt. Czyli wydaje pan pieniądze na Seata? Tak, już kilkukrotnie to zrobiłem i pewnie zrobię to niebawem po raz kolejny. I co takiego jeszcze pan robi, żeby być najlepszym sprzedawcą? Przede wszystkim to, co dla mnie było takie istotne w minionym roku, to, żeby znaleźć cel poza samą sprzedażą, poza tym, co narzuca mi kierownik czy menedżer. Dla mnie takim celem był udział w konkursie Top Seat People 2019 i tak jak słyszeliśmy w przedstawieniu, które pan tutaj wykonał, ze skutkiem bardzo dobrym. Mhm. Czy miał pan jakąś tam zabawę, czy jakąś tam grywalizację, coś pana kręciło poza samymi tymi twardymi wynikami sprzedaży, z których jest pan rozliczany w miejscu pracy? Czy coś jeszcze? No, przede wszystkim dla mnie momentem, który mnie napędził do dalszej sprzedaży, była taka inicjacja. Inicjacją nazywam fakt sprzedaży dwóch modeli Seata Lambra dwóm braciom w dwóch takich samych konfiguracjach w ciągu takich intensywnych 5-6 godzin negocjacji, które zakończyły się sukcesem. Ale to są bardzo, bardzo drogie samochody, to chyba kilkaset tysięcy kosztów w sumie, tak? To suma to jest prawie 300 tysięcy złotych za te dwa egzemplarze, więc to był taki moment, że teraz to już mogę zrobić naprawdę z każdym modelem, który mamy w gamie, wszystko tak naprawdę. I co jeszcze? I kolejnym, ostatnim takim punktem jest poznawanie klienta, poznawanie jego potrzeb, rozmowa z nim i traktowanie go jako gościa, który do nas przychodzi. Mhm. Czyli tak ucząc się z pańskiego doświadczenia, mógłbym powiedzieć, że gdy uwierzę w produkt, uwierzę w siebie, znajdę też jakąś zabawę, jakiś cel poza samą sprzedażą i będę skoncentrowany na kliencie, to może być moja ścieżka dobrego sprzedawcy. Oczywiście. To jest ważne, żeby być przede wszystkim sobą w tym, co się robi. Super, świetnie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Pogodnego dnia.